You know how it is. Mówiłem, że nie nagram, potem będę, że nagram, potem, że się nudzę, teraz już się nudzę. Nagram. Nagram więcej w tej grze. Czemu? Bo uznałem, że nie chcę mi się nią grać tak po prostu, wiesz, bez nagrywania. Wiesz, wiecie. I będę prezentował sobie inne klasy. Bo czemu by nie? Graliśmy raz Engineerem, tak? Jeszcze dobrze pamiętam. Mam jeszcze 3 klasy do sprawdzenia. Why the fuck not? Mam teraz przejść do sponsorów sobie i rozdać te punkty, które, o których mówiłem na końcu ostatniego odcinka. Czyli chciałbym rozdać najbardziej tutaj mamy szanse na wypadające życia. Tutaj social stage, które nie wiemy czym dokładnie są. A tutaj you can carry two weapons. Teraz skręciłem pomiędzy pierwszym a drugim, szczerze mówiąc. Ponieważ pierwsze będzie fajne, że mógłbym sobie życie zdropić i musiałbym kupować w sklepie. Jednakże w momencie, kiedy w sklepie nic nie trafi ciekawego, to po co miałbym wydawać na coś innego niż życie? Dlatego weźmy sobie social stage, żeby ogarnąć co to jest. Wychodzimy teraz od naszego sponsora. Rozbiliśmy upgrade sobie u naszej rybci na końcu ostatniego odcinka. Więc zagramy sobie dzisiaj assaultem, kto będzie z pilgunem i anvil dropem. Że wiecie, żeby mieć łatwiejszy ciąg myśleniowy tego wszystkiego. Tylko, że zrobiłem coś źle, ponieważ ostatnio byłem kokiem, dzisiaj bądźmy rekinem. Dzisiaj będzie po prostu rekinem, on tak fajnie wygląda, taki patrzy z tego, spod tej mordy, którą ma do góry. Bierzemy oczywiście naszego Assaulta, tak jak widzimy, on ma dość prosty pistolecik, jakim jest piu, chyba jakimś popcornem, czy nawet, to nie wyglądało na popcorn. No i mamy też Anvil Dropa, który, jeżeli dobrze rozumiem, aha, jak się w ogóle przytrzymał, prawie przy tym myśli, to mogę go wyrzucić. No w każdym razie, pewnie, jeżeli kogoś na kogoś namierzyłem, będzie takie, let's go. Sprawdźmy tyle. Mamy nowy epizod, jaki jest Rising Star i zobaczymy, jak ten Rising Star będzie na nas oddziaływał. Zobaczymy, jakie rozumiem perki na początku. Kto wie. Perki na początek mamy Damage Aura Boost, czyli an aura surrounds you, increasing the damage dealt by you and your teammates who are inside the aura. Loop Stitches, czyli makes you immune to traps. Szczerze mówiąc, w trapki jeszcze ani razu nie wpadłem, więc bierzemy sobie większą damage, ponieważ czuję, że zwiększenie o 15% damage'u będzie dla mnie o wiele ciekawszą opcją. Dobra, co na początku? Mamy... przecież gdzie są te... Dodaję, że te łapki w górę są te social roomy, tak bym przypuszczał przynajmniej. Więc ta ścieżka mi się wydaje najfajniejsza, ponieważ idę w górę, mamy perk, potem mamy broń, potem mamy social, potem mamy broń, potem mamy znowu szansę na perka i sklep, ewentualnie item, perk, broń lub znak zapytania. Wiecie co, to jest ścieżka, zdecydowanie, którą chciałbym wybrać. Wybieram ją, zobaczymy, jak tam dzisiaj pójdzie, ponieważ parę dni od ostatniego nagrania było i rozegrania tej gierki, więc może być, mogę być troszeczkę takie zarzewiały. Czy mi to się w ogóle daszowało? Spacją, okej. Okay. Lekkie lagi nam weszły na sam początek, czemu by nie? Już dostałem pierwszy damage, ponieważ ta broń jest... dobra, na broń już zwalam. Ogólnie sprawdźcie sobie prawie przez myszki. Tak, tak jak myślałem, działa to w sposób następujący, jeżeli mamy kogoś na target, klikniemy prawie przez myszki, to po prostu spadnie na niego kowadło? To się tak nazywało w ogóle? Czy jak się nazywało w ogóle po polskiemu to, co ja użyłem? Chyba tak. To byliśmy bardzo dużo opek, grę, bo aż 56 mamy ich i tu mamy od razu perk, mamy steel shoes oraz frenzy. Frenzy daje increase your shock frequency when your health is low. Czyli jeżeli mamy 1 HP, to mamy o wiele szybciej. Stąd wydaje mi się, że to będzie o wiele fajniejsze niż steel shoes. Z racji tego, że no, mówię, na razie trochę jeszcze nie wpadłem, więc nie czuję jakoś takiej potrzeby, żeby to brać. Ogólnie musimy mniej więcej powiedzieć, jak mniej więcej brzmi wszystko i tak dalej, ponieważ raczej musi mi powiedzieć, ja sam sobie to w sumie sprawdzę, ale mam nowe słuchawki i wiem, że zmiana słuchawek potrafi zmienić, znaczy wywrócić dosłownie do góry nogami całe ustawienie, jakie mamy dotyczące dźwięku, jeżeli się nie ma słuchawek pod wzmacniacz i tak dalej, tylko właśnie po prostu tam swoje USB-ki i takie różne takie. Jestem z nich zadowolony? Także nie wiem, jak będzie dokładnie brzmieć wszystko na odcinkach. Chyba git, ale wiecie, zawsze może być coś, co usłyszę dopiero po tym, jak nagram. Indecisive gun. It shoots random bullet patterns depending on the face of the almighty bunny moon. Czyli... Może strzelić tak, może strzelić tak, może strzelić tak, może strzelić tak, może strzelić tak. Powiem wam tak. Nawet fajna broń, ponieważ potrafi strzelić obszarowo, jednakże wolniej strzela. Ja coś, co najbardziej cenię w broniach, to jest szybko strzelność i wydaje mi się, że ogólnie na bossy też będzie lepsza broń z szybko strzelnością niż z kilkoma buletami, tak? The faster our crackpot clear this state, the more extra likes they gain. Aha, czyli social roomy to są po prostu bonusowe pieniądze.
czyli normalnie level z przeciwnikami, a jednakże jest nasz zarobek zależy od tego, jak szybko zabijamy przeciwników, więc wydaje mi się, że tutaj używanie Anvila jest zdecydowanie rozsądnym posunięciem, bo mamy za to 180 bonusowych łapek w górę, czyli mamy 269 hajsu, więc z tymi socialami tym bardziej wydaje mi się, że kupowanie serduszek może być o bardziej opłacalne. W sensie, inaczej, wybranie tego sociali jest bardziej niż wypadanie serduszek. O, w ten sposób, bo chciałem powiedzieć. Ponieważ skoro mam mieć tyle hajsu, to ja na pewno tego nie wydam wszystkiego. Do sklepu trafiamy z raz, no czasami może dwa. Wydaje mi się, że to może być taki jakby pseudo max, który możemy osiągnąć. Więc aż tyle hajsu nie potrzebujemy. Dobra, zobaczymy, jak jest. To jest boomerang. Launches a boomerang that returns to you after it hits something. Czyli strzelam sobie boomerang, jeżeli coś uderzy, to on do mnie wraca. Ma damage 20 i zgaduję, że jeżeli wejdę na melee mode'a do czegoś, to ja mogę to naprawdę dobrze wykorzystać i wydaje mi się też, że będzie łatwiej tym trafić po prostu przeciwnika, więc to sobie weźmiemy teraz tak. Możemy brać perk, sklep i potem całą walkę lub pójść do prawej i sobie zbufać w sposób nieporównywalny wręcz, więc pójdziemy sobie tą stroną. Jak na razie ogólnie, tak szczerze mówiąc, nie czuję zbytnio różnicy w klasach, jeżeli chodzi o to, co nam oferują. Bo ja wiem, że dostałem sobie inną broń na początek i tak dalej. Jednakże oj, troszeczkę HP sobie już potraciliśmy. Ja myślę sobie o przyszłości, a ja tutaj mogę z tymi mobkami sobie nie poradzić, tak? Zaraz dokończę moją myśl, którą już zapomniałem, jaką miałem. Totalnie zapomniałem, jaką miałem myśl. Moja myśl po prostu robiła pff. Wow. Nieźle, nieźle. O, medkit! A medkit for real men and it women as well. The heal is so big that it restores one health to you and your teammates around you. Mamy 4 uses. Mogę się teraz z nim wyleczyć. Zdecydowanie to użyjemy, żeby po prostu się wyleczyć do fulla. I tyle. I nie wrócę już do myśli, którą miałem. Przepraszam, powiedziałem coś, czego nie mogłem. Nie mogę teraz dokończyć, ale już do tego nie wróciłem. Ok, bierzemy prawego perka, ponieważ tam mamy wtedy szansę na znak zapytania. I tam najprawdopodobniej pójdziemy, ponieważ broń mi się na razie podoba. Tu, tak szczerze mówiąc, tylko jest jeden problem z tą bronią. Ona bije dużo, ale strasznie długo zajmuje, zanim do nas wróci ponowny hitek, jeżeli polecimy sobie na daleko z przeciwnikiem, może być naprawdę ciężko, żeby to zwyciężyć. Ale kto to tam wie? Ok, mamy teraz steel shoes, które już możemy wybrać jako jedyną opcję, czyli możemy sobie teraz paść przed wchodzić pomiędzy kolce. Jakbym wiedział, że ten level będzie tak wyglądał, to może bym go wziął wcześniej, no ale już trudno. Teraz bierzemy sobie random i w tym random dostaniemy pokój, który zaoferuje nam jeszcze nie wiemy co. Jeszcze nie wiemy co. Ja obstawiam na ten moment, że to będzie pokój z darmową bronią. Że to nie będzie nic, ale to nie będzie perk, nie będzie to dodatkowy hajs czy w tym stylu, tylko to jest pokój z bronią. I uwaga, tak jest, pokój z bronią, a tą bronią jest Electric Beam. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest brońka, którą się po prostu ładuje tym piorunem i tak dalej. I szczerze mówiąc, wezmę ją. Ten boomerang mi się nie podoba. On niby jest łatwy do strzelania i tak dalej, jeżeli chodzi o zadanie damage'u. Masz niby są szansę na 20 damage'u, jednakże w momencie, kiedy wejdziemy na bossa i on na przykład będzie miał swój moment, w którym stoi w miejscu, ja wolę laserem atakować niż atakować go z drugiego końca mapy raz na tym 20 damage'u na parę sekund, nie? Trzeba kminić jakąś jakiś balans pomiędzy tym. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. No ten laser nawet w sumie sporo bije, tak szczerze mówiąc. On może bić parę targetów naraz. Nie wiem, czy się na tym skupiliście, ale on bił parę targetów naraz, a w momencie, kiedy po prostu sobie chodzę i klikam, to też potrafi dość szybko zmeltować przeciwników, więc był to dobry wybór. Był to dobry wybór, chociaż teraz jest tutaj ciężko, bo jest strasznie, ale to strasznie dużo przeciwników. Ja mam jeden HP.
Jeżeli bym teraz zginął, ale bym się popłakał, ponieważ jestem jeden level przed sklepem, jeżeli się nie mylę. Wydaje mi się, że to jest sklep albo perk. O kurczę, jeszcze perk trzeba zdobyć. Mam pół HP. Mam pół HP, ja zostaję z bronią, którą posiadamy. Jednakże, jeżeli teraz bym przegrał, bym się naprawdę załamał. Więc w momencie, kiedy tego widzę przeciwników, to zużywam Anvila. Aha, czyli go nie zaatakowałem. No to nieciekawie, powiem wam. Nieciekawie, że go nie zadał mu damage'u. Niby sobie radzimy, ale było blisko, żeby jeszcze tutaj... Tu jest dalej blisko, żeby jeszcze się wychrzanić. Ile tych przeciwników nagle dostaje? Czemu? Czemu nagle jest tyle przeciwników? God damn it! No drugi epizod zdecydowanie cięższy od pierwszego. Okej, co my to mam? Big bullets? Nie wydaje mi się, że to mogę wykorzystywać w ogóle na laserze. Oraz spike skin, czyli jeżeli wpadniemy oczywiście przeciwnika, on da sobie 30 damage'u. Zaryzykuję, że mogę to wykorzystać na tej broni. Co jest dla mnie nielogiczne. I nie widzę tego, że był coś większy, ale możliwe, że jest większy zasięg? Że bierze troszeczkę dalej ten... Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem, że teraz wchodzimy do sklepu i zobaczymy, co to będzie. No ten perk na razie wydaje się być bezużyteczny. Jednakże ja nie celuję w to, żeby wchodzić w przeciwnika, tak? Więc to była dobrą opcją, żeby to zakupić. Tu mamy surprise item i wydaje mi się, że to mi się opłaca, żeby wziąć. Nie mogę się od wymiany ten broni na tajemnicą. Auto revive. After you kick the bucket revives you and kicks you right back into the game. Fantastyś. Oczywiście to bierzemy, teraz wyleczymy swoje całe życie i teraz mamy tak. Mamy Railgun, an instant hit with high damage, but a slow reload. You can use it at a fancy nail trimmer, but only once. Okej, lub Venom. First 5 toxic bullets that apply poison on impact. The bullets are made from your old socks. Wydaje mi się, że nie chcę brać tego, ponieważ to jest jeden hit za 50, to jest spore damage. Ja nie uwierzę, nie, to jest spore damage. Bo jednak mówię, to jest 50 damage na hitka, w zależności od tego, jaki jest reload. Wiecie co? W sumie... Ja na pewno chcę zmienić broń, więc mogę zrobić spytek. To jest za 75. Jeżeli 2, 2, 2... Stać mi na dwie bronie. Stać mi na dwie bronie, więc mogę sobie sprzedać. Tak, weźmiemy sobie to, zobaczymy, jak to więcej strzela. Uwaga, railgun. Uj, no nie. Powiem tak. Gdyby strzelało może troszeczkę szybciej. Okej, ale to nie strzela zbyt szybko. A ten Venom? Venom zdecydowanie bardziej mi pasuje, ponieważ mogę sobie chodzić, kliknąć. Wiecie, o co chodzi. A nawet... Załóżmy. Czysto teoretycznie, ponieważ tego nie wiemy. Trafiam teraz na przeciwnika, który jest z Adami, czyli dodatkowymi mobkami. Zdecydowanie to nam się przyda, potem to nakłada poison. Lecimy z tym. Boss stage. Stresuję się taką gierką, która wygląda na razie jakbym był bossem, bo wyprzedłem 100% zwycięstwa, tak? No wiadomo, że tak nie jest, okej, ja już się boję jego drugiego stage'u, tak szczerze mówiąc. Bo na razie to wygląda na bossa, który robi tą krew. Jeżeli w nią wejdziemy, to dostanę ten damage, tak? Tak bym to przynajmniej to widzę. Że nie mogę wejść w ten jego szlak, więc nie próbuję, przynajmniej na razie. Okej, on nawet moonwalkuje do nas teraz. To też ciekawe, okej, połowa HP poszła. I co robi drugi stage? To, oh my goodness. Czyli pewnie po prostu tego więcej spawni, tak? Holy crap. Dobra, wygląda dobrze, wygląda naprawdę dobrze, ponieważ moje życie jeszcze jest w dobrym stanie i tak dalej. No ale wiadomo. Nie kozaczmy zbyt bardzo. O, mam, czy ja bym miał tam przypadkiem pokój, w którym mogę się schować, jakbym chciał? Nie wiem, czy miałem pokój, w którym mogłem się schować, jednakże udało nam się zwyciężyć prawie bez straty HP. Mamy jedno trofeum, drugie trofeum oraz gwiazdkę do ulepszenia. Zobaczmy ogólnie, czy mu użyć prawego. Nie! Czyli auto revive działa tak, jak myślałem, że jeżeli mamy to serduszko, w momencie, kiedy giemy, nas respi. Bo miałem też podejrzenia, że wiecie, że może muszę to kliknąć w odpowiednim czasie, jeżeli na przykład bym nie kliknął, bym zginął, bym trzeba to aktywować, ale jak widać, nie. Więc udało nam się pokonać drugiego bossa. Zrobiliśmy sobie tutaj troszeczkę fejmu. Oczywiście też social nam powodują, że możemy też wbijać więcej lajków, jeżeli byśmy nie wydawali pieniędzy, tak? Ja chcę po prostu wydawać, ponieważ sprawdzam sobie broń i tak dalej. Ale mógł sobie to właśnie wydać.
na bicie naszego fejmu, zdobyć gwiazdek i tak dalej. Bo tak, teraz mielibyśmy na upgrade'y i różne tego typu rzeczy. Zobaczymy sobie na sponsorów, u których możemy sobie wybić dwa upgrade'y. Możemy sobie zrobić teraz, że mele enemies mają mniej życia i wypadający serduszka, chociaż to jest za dwa, to jest za dwa kost. To by było w ogóle tutaj unlock z fame stages, czyli na razie mógłbym sobie rozdać, że może bym chciał... nie, chcę, że melasy... Patrz, melasy to są właśnie... Tutaj będzie, że rent enemies. Więc wydaje mi się, że na razie rozdam punkt w to i zostawię sobie ten punkt, ponieważ mógłbym wydać, że chcę mieć dwie bronie i w teorii na razie mi nie mówi nic, że tego nie powinienem zrobić, ale zrobię sobie, że niby mogę tylko jeden upgrade zrobić i tyle. Natomiast w momencie, kiedy pójdziemy do naszej rybci, wkłada sobie ten oczywiście coin w tyłek i teraz możemy sobie ulepszyć albo Snowball Thrower, albo Venom. Venom mi się bardzo spodobał w poprzedniej rozgrywce, więc jego ulepszamy. Tutaj byłoby fajne, jakby Railgun miał zwiększenie atak speedu, jednakże ma tylko damage. Electric Beam jest bronią, która jest podstawową dość, więc łatwiej ją nam znaleźć, dlatego chyba bym ulepszył, szczerze mówiąc, Electric Beama, ale z drugiej strony, w momencie, gdybym Railgun ulepszył do dodatkowego damage'u, to może bym myślał o nim w przyszłości jako broń, która by się opłacała podnosić. Jednakże nie wiem, na ile będę grał, nie wiem, na ile będę go razy trafiał, więc wezmę sobie Electric Beama, który jest zdecydowanie prostszą bronią do trafienia. Bandaże na 3-4 użycia lub Anvil Drop, żeby było więcej damage'a. On na początku i tak zabijał te wszystkie jednostki na hita, więc bierzemy sobie bandaże, ponieważ to się bardziej nam przyda. I mamy teraz Tornado oraz Tureta. Turet był dla mnie bardzo fajną umiejętnością, a Tornado jest ulepszony do drugiego poziomu tylko i wyłącznie dlatego, że była ta opcja upgrade'u go do drugiego poziomu pod koniec ostatniego odcinka, gdzie nie miałem drugiej opcji fajnej. Tak, wiem, że jest napisane level 3, ja mówię level 2, dlatego, że to jest, że wejdzie chyba na level 3, a przynajmniej się przekonam. Tutaj level 2 mamy i jak kliknę, tak, wchodzi na level 2. Czyli mamy Tureta na level 2, czyli zdecydowanie Enginer sobie na tym skorzystał, jak i również, jest coś tutaj jeszcze, kto skorzystał? Korzysta zdecydowanie Medic, a Medic będzie naszą kolejną klasą w kolejnym odcinku, jak mi się znowu zachce rozgrywać tą gierkę. Kto wie, może jutro się pojawi, może nie. Cholera wie. Łapki w górę, komentarze, a subskrypcje, wiadomo też, że już. No, róbcie co chcecie. Wasza wola i tak łapek w dół nie widać. Więc wiadomo, czy łapki w górę coś dają. Komentarze wam się też nie chcę zostawiać. Aktywność na tym kanale moja też jest zerowa, więc czemu miałbym coś takiego zasłużyć. A zobaczenia w następnym odcinku. Powiedzmy, trzymajcie mnie to za obietnicę, że jeszcze dwa odcinki z tej gry się pojawią. Nawet jeżeli miałbym dwóch przegrać, to się pojawią. To mam tyle. Siemanko. Pamiętajcie, filmik na drugim kanale jeszcze jest, sobie leży tam z Valorantem i w ogóle. No też, jeżeli wejdziecie w wyświetlenie, dacie łapkę w górę, tyle. To ma tyle. Siemanko, peace. Yo!